Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i bardzo dziękuję Bartoszowi za zaproszenie do tego wspaniałego wydarzenia. I tak sobie myślę, że dobrze, że tutaj jesteśmy pomimo różnych trudności i przeciwności. No cóż, nie chciałabym za bardzo przedłużać wstępu, więc po prostu zacznijmy. W moim życiu tak się złożyło, że skończyłam psychologię równolegle realizując szkołę muzyczną i w efekcie, gdy już połączyłam te moce ze sobą, to zajęłam się psychologią muzyki, a dzisiaj coraz bardziej angażuję się we wsparcie psychologiczne muzyków na różnych etapach kariery. Psychologię kontekstualną poznałam dzięki moim serdecznym koleżankom Lidce Baran i Magdzie Heli i bardzo się cieszę właśnie, że miałam tą możliwość, bo gdy tylko się zaznajomiłam z modelem elastyczności psychologicznej, to wręcz można powiedzieć, że gdzieś tam głęboko w sercu wykrzyknęłam eureka. A dlaczego, to już wyjaśniam, bo właściwie na ten temat jest całe moje dzisiejsze wystąpienie. Zanim jednak o modelu elastyczności, to najpierw trochę o kształceniu muzycznym, bo od tego właściwie wszystko się zaczęło. Z edukacją muzyczną jest trochę tak, jak ze studiowaniem psychologii. Roztaczasz przed sobą wizję tego, kim możesz być, jak to cudownie będzie, gdy już wreszcie dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek, kim jest człowiek, znajdziesz klucz do jego duszy, romantycznie roztaczasz wizję tego, co będziesz potrafić, co możesz zrobić podczas rozmowy z człowiekiem, ilu osobom pomożesz w trudnościach, po czym przychodzisz na zajęcia i przed komputerem liczysz statystyczne analizy weryfikujące wyniki badań przeprowadzonych rozmaitymi kwestionariuszami. No i mamy koniec magii. Gdy rozpoczynałam swoją drogę kształcenia muzycznego, to widziałam właśnie to jako piękny sposób na rozwój artystyczny, ale też osobowościowy. No i spodziewałam się radosnego muzykowania i tworzenia, przeżywania piękna, uczenia się wielu fascynujących rzeczy. Tak zresztą oczywiście było, żeby nie było. Tak było oczywiście i to był naprawdę wspaniały czas i jestem bardzo wdzięczna losowi, że miałam taką możliwość. Jednak mimo tego, że właśnie rozpoczynałam edukację muzyczną z tą romantyczną wizją i romantycznym przekonaniem o tym, jak to będziemy tworzyć muzykę, muzykować, kształtować w sobie piękno, to dość szybko okazało się, że kształcenie muzyczne wiązało się również z wieloma wyzwaniami, których choć pewnie się spodziewałam, to nie spodziewałam się aż tak bardzo. I badania naukowe pokazują to, czego sama doświadczałam i czego dzisiaj doświadcza wielu uczniów, studentów i adeptów muzyki. Pojawiające się w kształceniu muzycznym wymagania programowe i idące za tym oczekiwania ze strony nauczycieli, rodziców, również ze strony samego siebie, sprawiają, że zmagamy się naprawdę z różnymi wyzwaniami. Mamy więc konieczność wytrwałego ćwiczenia, dążenie do jak najlepszego wykonania trenowanych utworów, częstego występowania na przesłuchaniach, egzaminach, klasowych estradach i w konsekwencji muzycy zmagają się z ocenami swoich umiejętności, porównaniami z innymi, ciągłą niedoskonałością, no i samokrytycyzmem. Więc nic dziwnego, że postawieni przed tymi wyzwaniami muzycy doświadczają też bardzo różnych trudności psychologicznych, a to destruktywne działanie ocen, porównań i oczekiwań wpływa też na ich przygotowanie i na wykonywanie muzyki. I patrząc na psychologiczne funkcjonowanie muzyków, możemy zaobserwować, że niektóre z tych trudności psychologicznych pojawiają się w tej grupie zawodowej częściej i są też często bardziej wyraziste niż wśród innych artystów, ale też niż w ogóle w ogólnej populacji. A więc wpisane w zawód dążenie do perfekcji, wystawienie na ocenę, konieczność publicznych wystąpień rodzi bardzo wiele przekonań o tym, jak powinno się wykonywać muzykę, jak się powinno, jak w ogóle kim się powinno być, co się powinno robić, by być jeszcze lepszym, jeszcze bardziej wrażliwym. I oczywiście w zasadzie nie trzeba być muzykiem, tak, żeby tego doświadczać, bo każdy z nas zmaga się z tymi sytuacjami, być może nawet teraz w twojej głowie, tak jak zresztą w mojej, pojawiają się myśli, że powinnam to zrobić lepiej, że jestem niewystarczająco dobra, że oni to robią lepiej ode mnie i tak dalej. Więc doświadczanie tego typu wątpliwości, samokrytycyzmu jest naturalne dla każdego z nas. Muzycy doświadczają też ogromnej presji, która jakby to potęguje. Jednocześnie badania wskazują, że właśnie wśród muzyków te elementy związane zresztą z wywołanym przeze mnie wcześniej perfekcjonizmem i samokrytycyzmem
utrudniają im efektywne działanie i to wszystko jakby wynika właśnie z tego, jaka jest specyfika zawodu muzyka i w ogóle funkcjonowania muzyków. I to silne przywiązanie do zasad funkcjonowania muzycznego środowiska może znaleźć swój wyraz między innymi w niskim poczuciu własnej wartości czy braku pewności siebie. I w związku z tym jedna z najczęściej raportowanych trudności, w których te elementy są widoczne, to jest trema. I związane z tremą trudności, problemy z mentalnym przygotowaniem się do koncertów i konkursów. Ale te trudności to niestety nie jest wszystko, bo muzycy częściej niż w populacji generalnej doświadczają lęku i depresji. Prawdopodobnie też pracoholizmu, który w ogóle może mieć swoje podwaliny w uzależnieniu od ćwiczenia. Bardzo dużym problemem są również różnego rodzaju dolegliwości fizyczne i ból. I one są problemem też dlatego, że one są często ignorowane, bo traktowane jako taki element konieczny życia muzyka, co często prowadzi do późnych interwencji i w konsekwencji też wykluczenia z aktywności muzycznej na dłużej. No a jeżeli ta aktywność muzyczna jest zawieszona, to brak możliwości koncertowania, realizacji pasji, pracy może z kolei dokładać paliwa do tych trudności psychologicznych. Więc to przeżywanie tych trudności psychologicznych nie tylko wpływa na życie zawodowe muzyka, ale coraz silniej obniża jakość życia, radość z życia i, co dla muzyków najważniejsze, radość z muzyki. Muzycy zmagają się na co dzień z naprawdę wieloma obciążeniami, które mają potencjał, aby każdego człowieka mocno przytłoczyć i doprowadzić do trudności, a jednocześnie mimo to tworzą, występują i przeżywają muzykę. I oczywiście te trudności, z którymi się oni borykają, a z którym się boryka środowisko muzyczne, to nie jest jakaś nowa informacja, dlatego że to jest tak naprawdę szara rzeczywistość w polskiej szkole muzycznej, na Polskiej Akademii Muzycznej, którą to jest szara rzeczywistość, której doświadcza wielu uczniów, studentów, nauczycieli. I tym bardziej jest optymistyczne, tak mi się wydaje, to, że w sumie tak jak wiele grup społecznych, również muzycy przechodzą pewną taką przemianę, dzięki której wizja pomocy psychologicznej, wsparcie trenera mentalnego staje się czymś coraz bardziej normalnym, akceptowalnym. Ja mam jednak takie marzenie, aby te interwencje psychologiczne nie były tak potrzebne. Bo moje marzenie jest takie, żeby w toku kształcenia muzycznego pojawiały się elementy systematycznego i powszechnego systemu wsparcia psychologicznego w formie profilaktyki. Takie elementy, które adresowałyby nie tylko symptomy w postaci tremy czy nieefektywnego przygotowania do występu, ale wzmacniałyby podstawę, czyli tą elastyczność, odporność psychologiczną, zwiększając jednocześnie dzięki temu jakość życia i poczucie jego sensu. Więc marzy mi się, abyśmy mogli w ramach kształcenia muzycznego wyposażać adeptów muzyki w umiejętność elastycznego radzenia sobie z tymi emocjami, których doświadczają, a jest ich pełna, naprawdę pełne bogactwo, szczególnie kiedy wychodzą na scenę, przekonaniami, wątpliwościami, które się pojawiają. Wszystko po to, żeby mogli świadomie podejmować decyzje na temat swojego działania, żeby mogli działać blisko tego, co jest dla nich ważne, żeby mogli realizować swoją pasję do muzyki i żeby mogli się nią cieszyć, niezależnie od trudności, z którymi prędzej czy później w toku swojej kariery muzycznej się spotkają. Nic więc dziwnego, czemu tak bardzo się ucieszyłam, gdy poznałam model elastyczności psychologicznej, bo to jest właśnie to, czego potrzebuję, aby moje marzenia mogły być zrealizowane. Gdy patrzę, jakie są możliwości, daje w ogóle ten sposób patrzenia na ludzką psychikę, to wręcz widzę takie doskonałe dopasowanie do potrzeb muzyka. Bo model elastyczności psychologicznej może pomóc muzykowi, uczniowi, nauczycielowi, studentowi w efektywnym radzeniu sobie właściwie na każdym etapie i w każdym elemencie tej edukacji muzycznej, a właściwie szerzej działalności muzycznej. No i nie będę teraz wyjaśniać, na czym polega model elastyczności psychologicznej, bo zakładam, że jesteście z nim poniekąd zeznajomieni. Pozwolę sobie tylko odnieść właściwie nie do samego heksafleksu, ale do trifleksu, który w bardzo czytelny sposób pozwala mi uporządkować to, w jaki sposób myślę o tej pracy, jak pracuję z muzykami. Mamy właśnie zatem te trzy obszary, czyli kontakt z chwilą obecną, otwarcie się na różnorodne doświadczenia, które są naszym udziałem, no i działanie ukierunkowane na wartości zgodne z tymi wartościami cele. I
Jak to teraz wygląda, kiedy myślę o połączeniu tego z pracą z muzykami? Więc po pierwsze kontakt z chwilą obecną. Niezależnie od tego właściwie, czy mówimy tutaj o funkcjonowaniu muzyka, nauczyciela, ucznia w szkole, czy studenta, profesora w akademii, to ogromnym zagrożeniem dla tego efektywnego i satysfakcjonującego grania jest rozpamiętywanie wykonawczych porażek, przewidywanie przyszłych sukcesów i porażek, skupianie się mocno na tym, co trzeba zrobić, co trzeba było zrobić, jak trzeba ćwiczyć, jak należy uczyć, jak powinna wyglądać relacja mistrz-uczeń. I gdy tak trwamy w tej własnej głowie, no to efekt może być taki, że jesteśmy obecni w danym miejscu tylko ciałem. Dla muzyka ta uważność i wrażliwość na to, co się dzieje, jest niezmiernie ważna, zarówno podczas grania koncertów, jak i przesłuchań, czy podczas ćwiczenia, czy podczas nauczania. Każdy z tych momentów ma inne powody, dla których uważność i pełna obecność są potrzebne, więc angażowanie tych elementów heksachfleksu odnoszących się do zaangażowania w chwilę obecną poprzez ćwiczenie uważności skupione na chwili obecnej, ale też poprzez obserwowanie swoich doświadczeń z perspektywy obserwatora, to pozwala budować postawę obecności i muzykowi w związku z tym pozwala to zaobserwować swoje doświadczenie w chwili występu podczas ćwiczenia czy w relacji mistrz-uczeń i zwiększa tym samym świadomość ciała, emocji, myśli. I wszystkie te elementy pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie w różnorodnych, wymagających sytuacjach, z którymi muzyk się zderza. Co jest też ważne, daje to szansę na dostrzeżenie informacji, które daje organizm, co tak jak jest bardzo, bardzo istotne w dolegliwościach bólowych, które są naprawdę bardzo często ignorowane, spychane na dalszy plan. Coraz więcej badań się pokazuje na ten temat i to jest niesamowicie niepokojące. Drugim elementem jest otwarcie się na doświadczenia, emocje i wrażenia i co mnie szczególnie urzeka w tym modelu elastyczności psychologicznej, to taka życiowość pokazująca, że to jest jak najbardziej naturalne, że doświadczamy całej plejady emocji, uczuć i że to naturalne, że nie zawsze jesteśmy szczęśliwi albo nie zawsze jesteśmy tylko i wyłącznie smutni, więc to, że muzyk doświadcza smutku, wątpliwości na temat własnych umiejętności, czy też lęku o to, czy sobie poradzi na lekcji, na scenie, na egzaminie, na koncercie, to jest wszystko bardzo naturalne. Ale dość szybko w naszym świecie uczymy się zwalczać te uczucia negatywnej obawy, smutku czy złości. I oczywiście nie inaczej jest w przypadku muzyków, którzy są wręcz zachęcani do tego, żeby zastępować negatywne myśli pozytywnymi, czy tworzyć wewnętrzne dialogi, które mają wzbudzić motywację i sprawić, że muzyk się pozbiera w sobie. Z drugiej strony spotkałam się też z przekonaniem, że muzycy powinni czuć negatywne emocje, a jeżeli tak nie jest, to wtedy są gorsi, bo mniej wrażliwi. I oczywiście i jedno, i drugie przekonanie będzie szkodliwe, bo sprawia, że zamykamy się na alternatywne możliwości i zwalczamy w sobie niechciane emocje. Więc włączanie w pracę z muzykami ćwiczeń budujących umiejętność tego otwierania się na doświadczenia, zauważania ich, dawania im miejsca, ale też uczenia się, że one są elementem naszego życia, to daje taką przestrzeń i poczucie pewnego rodzaju wolności. Jednocześnie uczenie się funkcjonowania niezależnie od tego, co się pojawia w tych emocjach czy myślach, daje narzędzia do działania w kierunku rzeczy ważnych, bo na przykład jest miejsce na to, żeby ćwiczyć nawet wtedy, kiedy mi się nie chce, albo zgłosić się na konkurs, niezależnie od tego, czy blokuje mnie lęk przed porażką albo negatywna ocena samego siebie. I trzeci element, czyli działanie w zgodzie z wartościami i w kierunku celów, które są wiedzione tymi wartościami. Bardzo często w wyszukiwarkach internetowych zadajemy pytania dotyczące pracy i uczenia się i często jest pytanie, które się tam pojawia, jak się zmotywować, albo jak zmotywować ucznia, jak zmotywować pracownika. Mamy stałe problemy z motywacją, która jest ulotna, bo powiązana z emocjami i powstają niezliczone publikacje na temat motywacji. Muzyków to oczywiście nie omija. Wiemy z badań, że wewnętrzna motywacja zwiększa szanse efektywnej pracy przynoszącej satysfakcję. Jak to jednak osiągnąć i jak ją rozwinąć, jak ją podtrzymać? Mamy w Polsce taki problem w edukacji muzycznej, że
Edukacja muzyczna instytucjonalnie nie sprzyja budowaniu motywacji wewnętrznej, zastępując ją raczej takimi zewnętrznymi czynnikami wspierającymi rozwój muzyczny. I nie chodzi mi tutaj teraz o to, żeby krytykować edukację muzyczną i szkolnictwo muzyczne, bo zbyt dużo dobrego doświadczyłam. Natomiast trudno jednak nie zauważyć, że coś tutaj nie działa. I tego też byłam zarówno świadkiem, jak i pierwszoplanowym aktorem. Także niedawno na konferencji dotyczącej kształcenia muzycznego usłyszałam sporo gorzkich słów na temat instytucjonalnych problemów od samych nauczycieli, którzy właśnie widzą absurdy i pułapki edukacji muzycznej. Więc dzięki temu, że możemy z muzykami pracować, wykorzystując wartości i cele z nimi zgodne, docieramy do tego, co jest ważne, do tej motywacji wewnętrznej, i gdy już wiemy, co jest ważne w byciu muzykiem, znacznie łatwiej jest tworzyć plany ćwiczeń, plany działań, przygotowań, efektywnie się przygotowywać. Wtedy też jest pole do dostrzegania sygnałów, które daje nam organizm, a na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, bo mieliśmy plan koncertowy, konkursowy i gdzieś uciekaliśmy tą świadomością i nie zdając sobie sprawy z tych wartości, które są ważne. Natomiast w tym momencie, gdy już wiemy, gdzie zmierzamy, co jest dla nas ważne, działamy w zgodzie z wartościami, co może na przykład wiązać się również z czasowym zawieszeniem działalności, jeżeli miałoby to zachować nasze zdrowie i pozwolić nam efektywnie pracować w dalszej perspektywie. Celem pracy w ramach modułu elastyczności psychologicznej z muzykami nie jest obniżenie tremy, i to jest bardzo ważne. Nie jest też zwiększanie poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie czy walka z uzależnieniami, bo te wszystkie trudności są tak naprawdę objawami i skutkami nieefektywnego radzenia sobie z trudnościami, z którymi spotyka się muzyk na każdym etapie. I celem pracy, jak zresztą w każdej pracy opartej na modelu elastyczności psychologicznej, jest to elastyczne, różnorodne, otwarte, uważne radzenie sobie z trudnymi emocjami, myślami, sytuacjami i w konsekwencji, w ramach takich skutków ubocznych takiej pracy, trema już nie ma takiego negatywnego działania. Lepiej sobie radzimy z planowaniem naszych działań, naszych ćwiczeń i z realizowaniem tych planów. No i mamy też poczucie większej pewności siebie, co się przekłada na naszą jakość gry, jakość funkcjonowania i też realizację pasji. To, co mnie niesamowicie zachęca do rozwijania tego podejścia w kierunku pomocy muzykom, to właśnie taka możliwość budowania pracy grupowej, ale też indywidualnej, bo interwencje w ramach warsztatów czy spotkań indywidualnych opartych na tym modelu są tak bardzo różnorodne, że łatwo je dopasować zarówno właśnie do pracy z większą liczbą osób, czy z pojedynczą osobą. A jakie są przesłanki do tego, że trening elastyczności psychologicznej może pomóc muzykom właśnie na takiej zasadzie profilaktyki, a niekoniecznie interwencji? Jak dotąd badania efektywności treningu elastyczności psychologicznej na muzykach były skupione właściwie tylko i wyłącznie na wsparciu radzenia sobie z tremą. Co oczywiście jest doskonale zrozumiałe z uwagi na efektywność modelu w problemach związanych z lękiem. Natomiast model elastyczności psychologicznej jest również efektywny w radzeniu sobie z innymi trudnościami, jak dobrze wiemy, z depresją, uzależnieniami, bólem chronicznym czy stresem i wypaleniem. Elastyczność psychologiczną wykorzystuje się również, i to jest dla mnie dość istotne, w środowisku pracy. I dlaczego jest to istotne? Dlatego, że w organizacjach działania są ukierunkowane raczej na takie ogólne polepszenie jakości życia, dobrostanu i na profilaktykę właśnie. Zatem sposób przeprowadzania tych treningów elastyczności psychologicznej dla muzyków w ramach profilaktyki dobrostanu psychicznego może być właśnie podobny do tego, co jest oferowane uczestnikom takich treningów w środowisku pracy. Kolejne przesłanki sugerujące sensowność budowania systemu profilaktyki opartego o model elastyczności psychologicznej wynika z badań efektywności treningu MAC na sportowcach, efektywności treningu mindfulness na muzykach i też rekomendacji wykorzystania modelu do pracy klinicznej z muzykami czy polepszenia jakości muzycznych występów. I ostatnie przesłanki, które są najsilniej powiązane z tym moim postulatem wykorzystania tego modelu w profilaktyce, to badania przedstawiające właśnie potencjał terapii ACT, bo tutaj o niej konkretnie mówię, w prewencji i promowaniu dobrostanu.
efektywność działań prewencyjnych została już zbadana na bardzo różnych próbach i w różnych typach interwencji i w tym na przykład mówimy o samopomocy z wykorzystaniem interwencji mailem dla niewielkich objawów depresji, czy wsparcie dla młodzieży zagrożonej depresją i stresem, czy też polepszanie zdrowia psychicznego u nauczycieli przez interwencję samopomocową z wykorzystaniem biblioterapii. No i jakby to, co jest też ważne, to jest elastyczność psychologiczna jest powiązana z lepszym zdrowiem psychicznym, z większą jakością życia, czy z doświadczeniem tego dobrostanu psychologicznego i to jest dla mnie ważne z perspektywy właśnie myślenia o tym treningu jako o pewnego rodzaju profilaktyce. Jak pokazują badania, również badania na muzykach, stosowanie interwencji opartych na rozwijaniu procesów kluczowych w modelu elastyczności psychologicznej wiąże się u muzyków ze zwiększoną pewnością siebie oraz uważnym działaniem, co się może u nich przełożyć na właśnie tą lepszą organizację pracy, wyższą jakość występów, a to może dać to, czego muzycy tak pragną i co tak kochają, czyli radość z muzyki i radość z realizacji swojej pasji. Więc jak widzicie, przesłanek do stosowania tej pracy z muzykami jest sporo. Zatem podsumowując, chciałam powiedzieć jeszcze, że ten taki wszechobecny rozwój w każdej dziedzinie życia, którego jesteśmy świadkami i aktorami, niesie ze sobą wiele dobrego. Niesie jednak też bardzo dużo niewiadomych i pociąga takie naprawdę dynamiczne zmiany, w jednej z nich jesteśmy aktualnie, oraz co za tym idzie, wymaga od nas naprawdę adaptacyjnego i elastycznego reagowania na te zmiany. Tym bardziej uczestnicy edukacji muzycznej, którzy naprawdę mają te wymagania niesamowicie wyśrubowane. I moje marzenie jest proste, choć prawdopodobnie nie jest tak łatwe w realizacji. Chciałabym rozwinąć tą sieć wsparcia w ramach działań profilaktycznych po to, żeby młodzi ludzie w edukacji muzycznej mieli możliwość rozwoju właśnie tej elastyczności, żeby mogli sobie lepiej radzić z wyzwaniami swojej muzycznej codzienności, niezależnie od tego, czy odczuwają tremę, czy jej nie odczuwają, czy znajdują w sobie motywację, czy nie, czy mają nauczyciela, który potrafi ich wesprzeć, czy też nie. I niezależnie od tego, czy spotykają trudności na swojej drodze, czy nie. Każdy z nich zasługuje na rozwój tych umiejętności i myślę sobie, że właśnie model elastyczności psychologicznej może być doskonałą odpowiedzią na potrzeby środowiska muzycznego. I to właściwie tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Trochę przedłużyłam, przepraszam. Jeżeli macie pytania, to chętnie na nie odpowiem. I jeszcze tylko tutaj przebiegnę ze slajdami z literaturą. Dziękuję Ci bardzo, Marysiu. To jest bardzo taka ważna, fajna populacja do pracy. I jednym z pytań, które tutaj się pojawiło, to jest to, a propos właśnie pracy w pewnym też systemie, pracy z dziećmi, młodzieżą, jakie rzeczy z ACT może zaadaptować nie tylko psycholog, ale też na przykład nauczyciel muzyki, czy osoba pracująca w takiej szkole, po to, żeby kształtować lepszą motywację wewnętrzną, czy stymulować profilaktykę różnych częstych problemów psychicznych. Jak byś to widziała? Zastanawiam się, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to w sposób skondensowany. Myślę sobie, że na pewno warto, bo to świetnie działa i na to są ładne dowody w badaniach, że działa świetnie, bo świetnie działają wszelkiego rodzaju ćwiczenia uważnościowe i to jest w sumie lepiej udokumentowane niż sama terapia ACT, czyli jakby wszelkie te ćwiczenia skierowane na kontakt z chwilą obecną, też na spojrzenie z perspektywy, w sumie niektóre elementy treningu mentalnego muzyków dotychczas niezwiązane z ACT również mają te elementy w sobie, także na pewno od tego bym zaczęła. I to jest na pewno coś, co może spokojnie wykorzystać nauczyciel sam, na przykład z pomocą różnych takich podręczników, które oferują ćwiczenia dedykowane dzieciakom. I to jest na pewno możliwe. Jeżeli chodzi o budowanie motywacji wewnętrznej, to ja też jeszcze łączę ACT z taką koncepcją nastawienia na rozwój i odpowiednimi komunikatami, więc tutaj też takie odpowiednie komunikaty i sposób zadawania pytań i sposób wchodzenia w relacje i sposób budowania lekcji, nie taki jakby
odtwórczy, czy nie zorientowany tylko i wyłącznie na realizację materiału, ale też jakby wzbudzający ciekawość dziecka, on wtedy też ma szansę, taki sposób podejścia też ma szansę wzbudzić tę motywację wewnętrzną, bo dzieciaki niestety są przeładowane tym takim realizowaniem materiału i kolejnym przechodzeniem do kolejnych etapów, realizowaniem, po prostu odhaczaniem kolejnych zadań i jakby nierzadko jest tak, że nie mogą złapać oddechu, natomiast to jest to ta ciekawość, to jest coś, co wzbudza w nich poczucie tego, że same chcą i same będą realizować materiał i same będą mogły rozwijać swoją pasję. No więc tak, odpowiednia komunikacja też. A wychodząc poza taki kontekst profilaktyki problemów klinicznych, czy dzięki terapii ACT możliwe jest wypracowanie silnej wrażliwości muzycznej? Co o tym sądzisz? Wydaje mi się, że to jest możliwe, natomiast nie ma. Nie, ja się zawsze lubię posługiwać, zawsze lubię mieć taki backup w postaci jakichś badań i takowych jeszcze nie znalazłam. Natomiast patrząc na to, z czym, jakby jakie są korelaty elastyczności psychologicznej, to jestem dość mocno przekonana, że gdyby zrealizować takie badania, to uzyskano by prawdopodobnie potwierdzenie takich hipotez, że taki trening elastyczności psychologicznej przynosi zwiększenie wrażliwości właśnie w wyniku tej takiej otwartości na tą różnorodność doświadczeń, które się pojawiają.